Dobry wieczór, już wieczór, chociaż nie widać tego. Witamy Państwa w kolejnym epizodzie naszej serii Filozof na kanapie. Naszym dzisiejszym gościem, filozofem na kanapie, jest pan profesor Tomasz Placek z Uniwersytetu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kierownik Zakładu Epistemologii tegoż Uniwersytetu. Autor wielu książek, ja wymienię tylko kilka. Is Nature Deterministic? A Branching Perspective on EPR Phenomena, to jest z 2000 roku. Intuitionism and Intersubjectivity and Exposition of Arguments for Mathematical Intuitionism, to troszeczkę starsza, z 1999 roku. I teraz praca najnowsza chyba, prawda? Branching Space Times Theory and Applications zeszłego roku, wspólnie napisana z Newellem Belknapem i Thomasem Millerem. I to jest książka, która jest dostępna w wolnym dostępie. Możecie Państwo ją ściągać. W opisie jest link do tej książki, także zachęcamy serdecznie do jej ściągania. Profesor Placek zajmuje się naukowo filozofią fizyki, filozofią nauki, ale szczególnie filozofią fizyki, mechaniką kwantową, jak rozumiem, i teorią względności w sposób szczególny, ale również ontologią, teoriami sprawstwa, no i oczywiście epistemologią, jest skąd kierownikiem Zakładu Epistemologii, jak powiedzieliśmy. I dzisiaj będziemy mówili wciąż jeszcze o mechanice kwantowej. Ostatnim razem też mówiliśmy o mechanice kwantowej, ale to jest tak duży temat, że zapowiadaliśmy, że jak się tylko uda, będziemy to kontynuować i cieszymy się bardzo, że cię mamy tutaj dzisiaj. Także dzisiaj o tym, czy mechanika kwantowa rzuca jakieś nowe światło na stare problemy filozoficzne. I zaczęlibyśmy, zanim przejdziemy do samej mechaniki kwantowej, to parę słów może na początek, jeśli mogę z ciebie wycisnąć, na temat filozofii w ogóle, ale w stosunku właśnie do nauk ścisłych. Mówi się to prawie truizm, że nie można dzisiaj uprawiać poważnie filozofii w separacji od nauk ścisłych, w szczególności właśnie od fizyki. No ale na czym właśnie ma polegać ta współpraca, czy to korzystanie filozofii z fizyki? Czy fizyka tylko jest źródłem pewnych problemów, które filozofia może opracowywać? Czy może jakieś teorie fizyczne mogą na przykład falsyfikować albo potwierdzać jakieś teorie filozoficzne? Jak to widzisz? Widzę, że to jest kilka takich stopni zaangażowania, prawda? W tej takiej interakcji między filozofią, no głównie to byłaby metafizyka czy ontologia, a z drugiej strony fizyką. I zacznę od razu od takiego zaangażowania, które jest niezwykle rzadkie, ale się zdarzyło kilkadziesiąt lat właśnie za sprawą mechaniki kwantowej, mianowicie tak zwane twierdzenie Bella, których esencja właściwie jest taka, że z założeń metafizycznych, odpowiednio precyzyjnie sformułowanych, da się wyprowadzić dedukcyjnie, tam nie ma błędów, prawda? Da się wyprowadzić nierówność i można zrobić potem doświadczenie, okazuje się, że ta nierówność nie zachodzi. Prawda? Więc ta koniunkcja założeń metafizycznych nie może być prawdziwa. No i to jest, niektórzy mówią, najważniejsze odkrycie od czasu odkrycia Kopernika, właśnie odkrycie nierówności Bella i później pokazanie eksperymentalnie, że jest fałszywe. To będziemy pewnie o tym dużo więcej rozmawiali, prawda? To jest konsekwencja filozoficznych założeń. Tak, filozoficznych, tam są jakieś założenia na temat, jak funkcjonują przyczyny, jakaś zasada Reichenbacha, żeby rzucić hasło, jakaś zasada, prawda, o tym, że człowiek może wolno wybierać, co ma mierzyć, tego typu rzeczy. I z tego wychodzi nierówność, która jest sfalsyfikowana.
Ale powiadam, że to jest w tym takim spektrum interakcji, to jest niezwykłe, prawda? I to filozofom to pewnie marzy się, żeby było częściej taka rzecz. To się bardzo rzadko zdarza. Ten program został ochrzczony programem eksperymentalnej metafizyki. No, z oczywistych względów, że w eksperymencie sprawdzamy założenia metafizyczne. Na drugim etapie, prawda, jakby z mojej takiej już powiedzmy subiektywnej perspektywie, prawda, na drugim krańcu tego spektrum zaangażowania, czyli według mnie takie mało interesujące, to jest, prawda, filozoficzne patrzenie na matematyczne teorie, prawda, że fizycy tworzą przeróżne teorie, prawda, i one mają lub nie mają większy lub mniejszy kontakt z eksperymentem. No i można się potem zastanawiać, patrząc na matematykę tych teorii, jak tam jest z determinizmem albo z przyczynowością, albo nie wiem, z lokalizacją cząstek. Czyli to jest taka, powiedzmy, te filozoficzne spojrzenie na teorię. Obróbka filozoficzna tych matematycznych. Tak. I jeszcze, prawda, że jeśli to są dobrze ugruntowane formalizmy, właśnie takie jak mechanika kwantowa w tej wersji standardowej, hilbertowskiej, to oczywiście jest ciekawe, ponieważ bardzo dużo ludzi to zna, prawda, ale to, co jest, powiedzmy, dla mnie mało interesujące, że, prawda, dopiero co fizyk wytworzył teorię matematyczną, prawda, i filozof rzuca się na to, żeby zobaczyć, jakie to ma reperkusje filozoficzne. No może niech to pożyje, ja bym tak radził, niech to pożyje z 50 lat, prawda, i wtedy warto. Czyli żeby nie rzucać się na każdą nowinkę. Nowinkę, tak jest, tak. Tak. Jeszcze o jednej rzeczy bym powiedział, prawda, bo tu powiedziałeś o takim, prawda, że eksperyment fizyczny może sfalsyfikować różne pomysły. No i tego Bella zostawiając na boku, to ten związek jest z falsyfikowaniem jest bardzo zagmatwany, prawda? Bo na ogół te tezy filozoficzne, takie z metafizyki świata materialnego, to mają duży sposób, poziom ogólności, typu materia jest atomistyczna, a nie ciągła, prawda? Albo materia działa w sposób deterministyczny, żeby dać jakieś przykłady. I potem, prawda, żeby na tym atomizmie się skupić, prawda, no nie ma jakiegoś jednego argumentu, który ludzi na przełomie XIX-XX wieku przekonał, że atomizm jest prawdą, no tylko to raczej wyglądało jak jakaś taka perswazja, że było dużo argumentów, można było bronić ten atomizm, prawda, ale trzeba było dokładać jakieś dodatkowe założenia. No i ten atomizm jeszcze też jakoś się tak zmodyfikował od czasów do tradycyjnej wypowiedzi Demokryta, prawda? Więc słyszę, że Państwo też słyszą, że to jest całkiem taka skomplikowana współgra między eksperymentem, tam były takie eksperymenty, głównie Avogadro, prawda? Że chyba mol jest stały, jakaś chemiczna wielkość, to ludzi przekonało. No, że od tego eksperymentu do tego, że ludzie powiedzieli, aha, prawdą jest atomizm i prawdą w takim twardym sensie, nie konwencjonalnie przyjmujemy, tylko jesteśmy przekonani, prawdą jest atomizm, są tam różne współgry. Szczególnie podkreślam taką istotną rzecz, że zmienia się mniej lub bardziej to wyjściowe pytanie, prawda? Pytanie o atomizm.
też pod, rozumiem, właśnie pod wpływem tych nowych teorii. Dokładnie tak, tak, tak. Że sami filozofowie przeformułowują te swoje tezy. Tak, no tak, tak. Przynajmniej przydałoby się, żeby przyglądając się, prawda, jak to, jak wygląda teoria fizyczna, prawda, żeby powiedzieć, aha, zgoda, to możemy nazywać to atomizm, ale tutaj trzeba poprecyzować różne rzeczy, prawda, że to nie są takie kuleczki w próżni, prawda? To nie jest atomizm współczesny. Okej. A czy są jednak jakieś takie twierdzenia, nawet metafizyczne właśnie, bo mówisz, że to głównie metafizyka czy ontologia, no, które nie mają jednak z fizyką zbyt wiele wspólnego. No, rozmawialiśmy wcześniej chociażby o tych możliwych światach właśnie. I czy tam ktoś jest wyznawcą realizmu, czy jakiejś wersji jednak irrealizmu w tej kwestii możliwych światów? Czy to w ogóle jak fizyka ma na to jakikolwiek wpływ? Wydaje się, że nie ma, że rzeczywiście uderzasz chyba w istotną rzecz. I może to nie tylko jakiś taki no, dość filozoficznie techniczny problem, prawda? Czy oprócz faktycznego świata są jeszcze możliwe, jak o tym myśleć, ale że to chyba jest ogólniejsza kwestia, że kwestia możliwości, prawda? Że my potocznie, czy też troszkę naukowo dyskutujemy, co jest możliwe, co jest konieczne. I wydaje się, że z jednej strony wydawałoby się, że to fizyk powinien nam powiedzieć, co jest możliwe, co jest konieczne. I czasami mamy takie enuncjacje typu, że możliwa jest prędkość poniżej prędkości światła, bo możliwa jest podróż poniżej prędkości światła. No ale wydawałoby się, że chciałoby się, żeby fizyka więcej o tych modalnościach, a nie bardzo, prawda? Sam zorganizowałem z panią dr Lutz i kilkoma osobami taką konferencję na temat modalności w fizyce. No i sam byłem zaskoczony, że niewiele z tego wyciągnęliśmy. Prawda? No, rozumiem, ale to w sumie z jednej strony nie dziwne. Hume przecież właśnie nie jest tak bardzo podejrzliwy w tej tradycji. Tak. To jest dokładnie taki problem, że jakby wszelkie dane, wydaje się, możemy tłumaczyć Hume'owsko czy neo-Hume'owsko, czyli że wszelkie możliwości są albo w umyśle, albo w naszych opisach, w teoriach. A świat jest, prawda, gładki, można, jest takim pustym krajem, prawda, ziemią ujałową, jeśli chodzi o modalności. No, a z drugiej strony tradycja przeciwna, która mówi, no, choćby różne scholastyczne pomysły, prawda, że w świecie są możliwości, są one pierwotne, nieredukowalne do niczego. No i to piękne pytanie, sam na nim poświęciłem lata, ale tu nie widać, jakby zrobić eksperyment, prawda, który by odpowiedział na takie pytanie, czy to jest naprawdę możliwe, tak, czy też twoja teoria, opis, stan umysłu opisuje to jako możliwe, a jest jakie jest, nie ma tego rozróżnienia w świecie. Na to możliwość konieczna. Twoja działka, prawda? Wręcz Space. No tak, ja tu bronię jednej, ale to możemy za chwilę opowiedzieć, ale ta moja strategia bronienia jest bardzo, bardzo taka skomplikowana, prawda? To... I jeszcze tylko jedno może dopowiem, bo powiedziałeś o eksperymentalnej filozofii, metafizyce eksperymentalnej, bo często pojawia się to słowo eksperymentalna filozofia i dzisiaj czasami jest modne to rozróżnienie. Tak. Fotelową właśnie eksperymentalną, ale to eksperymentalne dużo częściej chyba się inaczej rozumie. Niż dokładnie, taki... to inaczej. I mam taki obraz, że w ogóle ukradli ten termin, bo to Abner Szymony gdzieś pewnie we wczesnych latach 80. albo wcześniej rzucił taką hasłę, że ta refleksja nad Belem to jest przypadek eksperymentalnej metafizyki. No i to dalej było armchair, dalej to było kanapowe, prawda? Czyli ten filozof liczył, prawda, na kanapie, prawda? No a tutaj tak, a tutaj gdzieś fizycy eksperymentalni robili gdzieś w CERNie czy pod Paryżem wyniki. Także była to filozofia eksperymentalna, prawda, w tym wydaniu Szymonego, ale robiona na kanapie. A teraz to co innego chodzi, prawda? I to głównie dotyczy, jak rozumiem, filozofii języka, prawda? Mianowicie
czy różne pomysły filozofów, ale też lingwistów o tym, jak funkcjonuje język, tak? Czy one rzeczywiście się zgadzają z tym, jak ludzie używają języka, to najlepiej w różnych kulturach. I to sam jakoś kolegowałem się w Pittsburghu, to jest takim chyba prekursorem tego kierunku, którego mi teraz nazwisko wypadło, Francuza z pokolenia. No i to rzeczywiście on jeździł do różnych krajów i badał, jak to ludzie używają język, czy można mówić, że to są sztywne desygnatory, jak chciał krypkę, czy deskrypcję. No tak, to zupełnie, zupełnie co innego. To trochę zgadzam się z tą, że ukradli. Eksperyment, to bardziej badania statystyczne, czy jakieś takie, a nie no, psychologiczne, statystyczne, ale nie eksperyment w takim sensie, no jak w fizyce. No i tak, ale prawda, może narzekając nawet, że to jest statystyczne, to oni rzeczywiście jadą w teren, prawda, albo no, wynajmują, prawda, tak. A tutaj nie, to był nadal eksperymentalna metafizyka, ale metafizyk siedział sobie porządnie, jak my na kanapie czy w fotelu. Okej, dobrze, dziękuję bardzo. No to chodźmy do tej fizyki kwantowej. Ponieważ to się i tak będzie powtarzało cały czas, to zacznijmy krótko od tych interpretacji mechaniki kwantowej. No bo inne teorie fizyczne, czy mechanika Newtona, czy teoria względności, no nie mówi się o interpretacji teorii względności. No a właśnie każdy podręcznik do mechaniki, a czy w każdym razie taki wprowadzający do mechaniki, zawsze mówi o tych różnych interpretacjach mechaniki kwantowej. Dlaczego mechanika kwantowa ich potrzebuje, a te inne nie potrzebują? No i co to w ogóle są te interpretacje? Aha. Moja opinia subiektywna jest taka, że mówiąc troszkę brutalnie, mechanika kwantowa jest schizofreniczna. A inne teorie nie są schizofreniczne. Ta schizofreniczna polega na tym, że ma w sobie, w teorii, takie wbudowane dwa algorytmy. Jeden algorytm mówi, jak ewoluuje stan układu w czasie, tak? I to jest zadane przez równanie Schrödingera. A jest też drugi algorytm, który mówi, jakie są możliwe wyniki pomiaru kwantowego. Tak? I te algorytmy są niezgodne. Mianowicie ewolucja schrödingerowska jest deterministyczna i co więcej, że jest taka gładka, prawda? że no, można to sprecyzować matematycznie. A ten algorytm pomiaru dający wyniki jest indeterministyczny, prawda? Że podaje nam pulę możliwych wyników pomiarów i mówi, aha, któryś z nich zajdzie i wtedy jak zajdzie, to w sposób skokowy zmieni się funkcja falowa. No i teraz jakbyśmy, ja i lub ty, bylibyśmy tą funkcją falową, to nie wiedzielibyśmy, co zrobić, prawda? Czy sobie gładko ewoluować, czy też skoczyć, prawda? No i co więcej, że jakby na jeden i ten sam proces można popatrzeć taki proces pomiaru, prawda, który ma dwa obiekty, aparat i coś mierzonego. Że z jednej strony możemy na niego popatrzeć tak, żeby zastosować ewolucję schrödingerowską, potraktować to jest odizolowany układ, ewoluuje gładko i deterministycznie. Złożony z tego, tak, obserwowany? Tak, podwójny. Podwójny traktujemy go jako całość. Ale teraz w głowie możemy zrobić taki zapraw. No nie, to jest jednak pomiar, prawda? Więc skupiam się tylko na tym mierzone i wtedy pytam, aha, to jak teraz wygląda sprawa? No wygląda sprawa tak, że z puli możliwych wyników wychodzi jeden i stan układu skokowo przeskakuje na stan odpowiadający temu wynikowi.
No i to jest schizofrenia, prawda? Nie, nie, nie wiem, czy by to nazywać sprzecznością, czy nie. Powiedzmy schizofrenia. Inni mówią paradoks pomiaru albo problem pomiaru, bo to jest też paradoks Schrödingera, to jest o tym samym. No i trzeba sobie z tym poradzić, dlatego wymyślają ludzie interpretacje. No i żeby wrócić do twojego pytania, jak to jest w innych teoriach, no tam nie ma czegoś takiego, prawda? W newtonizmie mamy równanie Newtona, tak, który zarówno daje ewolucję, jak i wyniki pomiaru. Tak, no, tak samo jest w teorii względności z równaniami pola Einsteina, w elektromagnetyzmie Maxwella. No cokolwiek mi przychodzi do głowy, to takiego rozdwojenia nie ma. Jest tylko tutaj. Tak, no tylko kwanta. Jakie na przykład te najbardziej znane jeszcze, jakbyśmy, już mówiliśmy o nich kiedyś wcześniej, ale jakbyś króciutko tam jest, no nie wiem, bo chociażby ta kopenhaska, czy obiektywnego kolapsu, czy wieloświatowa, to jak oni to tłumaczą różnie właśnie, tą schizofrenię? No więc kopenhaska, czy pewnie jakieś, to jest jak wielkie spektrum, które pod to pada, ale głównym takim ruchem, które się to robi, to zrobi się takie cięcie, prawda, że w świecie są pomiary, a oprócz tego są interakcje inne. I pomiar jest wyjątkowy, prawda? Pomiar sprawia, że ewolucja idzie tym właśnie skokiem, prawda, a nie idzie równaniem Schrödingera. No i potem, jak zrobimy to cięcie, prawda, pomiar, a nie pomiar, no to potem jest kolejne pytanie, a czym ten pomiar się różni? No i takie wczesne pomysły to było, że pomiar się różni wielkością, prawda? Mianowicie, że aparat pomiarowy jest wielki i klasyczny. To technicznie znaczy, że nie ma w nich superpozycji, typu funkcja falowa nie ma postaci plus do góry plus w dół. Prawda? Więc klasyczność to dużość, prawda? A nie klasyczność, czyli kwantowość to małość. No ale to dość szybko padło, bo okazało się, że są, czy można stworzyć jakieś gigantyczne kwantowe układy, jakieś wielkie zbiorniki ciekłego helu, czy tego typu rzeczy. Więc nie tędy droga, wielkość, to jest śmiały ruch, który wydaje się jest nieobalalny, mianowicie jak pomiar, to my mierzymy, a my to co? My to świadomość, prawda? Więc pojawia się ten pomysł, wtedy mamy do czynienia z tym skokiem funkcji palowej, gdy mamy pomiar, a to znaczy, że wtedy, gdy na końcu tego urządzenia jest świadomy aparat. No ale to generuje różne problemy, bo jest mnóstwo teraz eksperymentów zautomatyzowanych, w których nie ma człowieka, prawda? I to już jest. A kolaps jest. No ale może jest. To wtedy idziemy do tego, że aha, to nie wiem, ta taśma czy coś produkuje te wyniki. Ale nie należy tak mówić, prawda? Coś tam jest potencjalnego z tymi wynikami, one już są duże, prawda? No i dopiero wtedy, gdy przychodzi obserwator, zerkając na to, to one się robią, prawda? Więc to są takie rzeczy i właściwie ten pomysł ze świadomością, który to wpadł do Lamusa pewnie już dobrych kilka dekad temu, był popularny, ponieważ lansował go, może nie tyle go lansował, ale jakoś wypowiedział go, nie wiadomo czy poważnie, czy anegdotycznie, bardzo wpływowy fizyk Eugene Wigner, węgierski fizyk i matematyk pracujący w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest w ramach kopenhaskiej wciąż? To było tak, to wszystko było, przynajmniej w mojej takiej klasyfikacji, prawda, że to jest istotna część, że kopenhaska to musi zrobić taki podział, aha, tu jest
tu są pomiary, a to są inne interakcje, prawda? I więc, więc to jest jakby dodatkowy krok z tą świadomością przy interpretacji kopenhaskiej. A na przykład zwolennicy tej obiektywnego kolapsu? A to prawda, bo to może warto powiedzieć taką rzecz, że ta kopenhaska to ma tą przyjemną własność, prawda, że mimo jakby filozoficznych dziwac mówi, obydwa przepisy mechaniki kwantowej, czyli równanie Schrödingera oraz algorytm pomiaru, one są dobre. Nic nie zmieniamy, prawda? Tylko dodajemy dodatkową filozofię. A spontaniczny kolaps jest inny. Mianowicie on mówi, zmieniamy, trzeba leciutko zmienić równanie Schrödingera, prawda? Dopisać tam jakiś taki człon, który będzie odpowiadał, że od czasu do czasu będzie następował, będzie następował no, taki kolaps funkcji falowej, czyli lokalizacja cząstki. Tak, tego, czyli tak, skakała z tego. No to dokładnie należy myśleć tak, że funkcja falowa jakiegoś obiektu jest jakby rozsmarowana po jakimś dużym obszarze, no i od czasu do czasu ona spontanicznie się zlokalizuje dokładnie w jednym miejscu. Tak o tym należy. Ale spontanicznie. Spontanicznie. To jest lepiej nazwać to indeterministycznie. Tak. A na przykład ta wieloświata, też popularna chyba coraz bardziej? No, wieloświatowa robi tyle, że mówi. Tak, mieliśmy akurat zakłócenia z zewnątrz, ale już jest. Że wieloświatowa to interpretuje pomysł z alternatywnymi możliwymi wynikami. Mianowicie mówi, że każdy z tych wyników jest realizowany w innym możliwym świecie. Czyli, prawda, jak mamy ten algorytm mówiący, jakie są możliwe wyniki pomiaru danego, to on mówi, aha, należy to rozumieć dosłownie w ten sposób, że wszystkie te wyniki są realizowane, prawda? No jeden z, my obserwujemy jeden z nich, bo jesteśmy w jednym świecie, no a wszystkie inne są w możliwych światach. Okay. Jaki jest status tych interpretacji? Czy one są, one są teoriami, same są teoriami fizycznymi, czy one są właśnie filozoficznymi teoriami bardziej? Byś powiedział, czy może jeszcze coś innego? To jest taka rzecz, że jakie tu jest kryterium różnych teorii, prawda? Bo można powiedzieć tak, że aha, jeśli mają różne przewidywania eksperymentalne, to chyba jest dobry kandydat. Jeśli mają te same eksperymentalne, ale mają różną matematykę, jakoś tak krańcowo różną matematykę, że nie można ją jakimiś tam transformacjami przełożyć. Tutaj się odnoszę do tego, że w standardowej mechanice są dwa obrazy Schrödingera i Heisenberga i można przekładać jeden w drugi przez operacje matematyczne. Więc to chodziłoby o taki przykładek, że są różne matematyki, opowieść też jest zapewne, ale może opowieść należy zostaje na że są różne matematyki, to chyba też byśmy powiedzieli, że różne teorie. No i fizyczne, tak. No i potem jeszcze jest taki przypadek, że aha, że można jakby różnie opowiadać o tych rzeczach. I prawda? Czy raz mówimy, aha, tu się poruszają cząstki, one mają dobrą lokalizację, każda z nich, prawda? A w innej nie mają lokalizacji. I tam w ogóle nie ma cząstek, powiedzmy, tylko są fale,
to czy, wtedy, czy to są różne teorie. To już jest bardzo wątpliwe, prawda, to metafizyczne. I te niektóre interpretacje dają inne wyniki tak, eksperymentalne. Czy... ale one są chytrze zrobione, tak, prawda, że to wiemy, że mechanika kwantowa jest doskonale adekwatna, prawda, że to jest jakieś ocenianie, ile, że ten możliwy błąd to jest po ilu miejscach, po przecinku to się zawraca. Wraca w głowie tam jakieś 20 czy 30. I teraz tak, to, prawda, że twórca konkurencyjnej mechaniki kwantowej, on wie o tym dobrze, że kwanty są dobre, standardowe. Więc tak będzie robił, żeby były jak najbardziej podobne. I to jest dokładnie przypadek ze spontanicznym kolapsem, prawda? I, no, który rewiduje równanie Schrödingera, no i tam musi gdzieś jakiś parametr włożyć, prawda? Jak często następuje ten indeterministyczny kolaps, albo gdzie on występuje, są tam różne parametry. No to on te parametry tak ustawi, żeby przewidywania były jak najbliższe mechaniki kwantowej. No i nie wiem, czy to cię drażni, czy nie niepokoi, bo, prawda, bo to jest taka sytuacja. Dwie teorie różniące się matematycznie, tak? Jedna ma równanie Schrödingera, drugie ma poprawione równanie Schrödingera, różniące się metafizycznie, jedna jest deterministyczna, ma deterministyczne równanie Schrödingera, druga ma indeterministyczne. I teraz, prawda, twórcy tej drugiej, oni specjalnie tak ustawili tam wolne parametry w tej teorii, że nie widać szansy, żeby wyszło, że ją sfalsyfikowano. To znaczy, i to jeszcze jest tak trochę zdegenerowany problem badawczy, że powiedzmy, że wydamy miliony, miliardy dolarów, żeby to zdecydować, wyjdzie nam spontaniczny kolaps sfalsyfikowany. A oni potem przychodzą właśnie na kanapie i mówią, a to podkręćmy ten parametr, prawda? Zamiast 0,7 niech będzie 0,3. No i to jakoś odbije się na przewidywania, no i dalej mogą walczyć. No ale to jest, czyli dobór tego parametru jest taki, no, ad hoc, tak? Tam wciskam go tak, żeby mi się pasował do wyników, tak. Wiem, jakie będą. Tak. No ale z drugiej strony to... No, to nie jest jakiś taki parametr ma rację bytu, prawda, że to jest tam robione trochę na podobieństwo jakiejś fizyki, jakichś procesów dysypacyjnych z tego, co pamiętam, prawda, no i tam trzeba skądś napisać, jak często się zdarza coś losowego, no więc... Czyli to nie jest też tak zupełnie wyssane. Nie jest wyssane, że jest pewna... Podrasować, podkręcić, ale no nie jest to zupełnie... Tak, ale powiedzmy o tak, że nie ma niezależnej, czy przynajmniej ja nie słyszałem, żeby ktoś padł na pomysł taki, żeby niezależnie zbadać, jak ten parametr wygląda, prawda? Dowiadujemy się z eksperymentów, że coś nie pasuje, no to wtedy go podkręcamy, a nie falsyfikujemy teorii. Okej, okay, dobrze. A możliwości tego podkręcania są... Wydaje się, że są proste, prawda, z tego, co ja to rozumiem. No ja to właśnie ostatnio moja współpracowniczka, pani doktor Ludz, mnie zapytała, która jest moja ulubiona interpretacja. Ja tak się głęboko zastanowiłem, prawda, bo nie wiem, jakoś tak się wykształciłem, że to tylko w niektórych sprawach chcę mówić dokładnie, czy mieć dokładne przekonanie. No ale tu jak mnie Joanna zmusiła, to właśnie przyznałem, że spontaniczny kolaps jest ze względów filozoficznych moim ulubionym. Tak. Okay. Spontaniczny kolaps. Dobrze. A czy można byłoby w ogóle już ostatnio na ten temat uprawiać mechanikę kwantową i w ogóle się nie pchać w problem tych... O, oczywiście. Tak robi, nie wiemy. Powiedzmy, że jedna osoba na milion się zajmuje pytaniami interpretacyjnymi z tych, którzy używają mechaniki kwantowej. Zdecydowana większość się w ogóle interpretuje. Nie interesuje, nie interesuje się. Okay. To jest... To jest filozofia. To tak, to jest... To jest...
Co jakiś czas to jest tak, że co jakiś czas pojawia się fizyk, prawda, który ma pomysł, jak to inaczej zrobić. Ale jeśli chodzi o takie community, prawda, jakąś społeczność, to ewidentnie tę społeczność zapewniają filozofowie fizyki. Jeden na milion, czyli jest co najmniej milion ludzi, którzy się zajmują mechaniką kwantową. No, na pewno, tak. tak, bo ja liczę również, że powiedzmy, i różnych inżynierów, prawda, tak. No dobra, super, dziękuję. To przejdźmy już do tych konkretnych problemów, ponieważ tutaj właśnie cały czas już się pojawiał ten indeterminizm, determinizm, mówiliśmy o możliwościach, koniecznościach. No to obraz taki popularny mechaniki kwantowej jest taki, że tutaj nagle wdarła się do fizyki właśnie wolność. Znaczy wolność w cudzysłowie, czyli na jakiś tam indeterminizm. No, mechanika klasyczna była deterministyczna. A tutaj jest indeterministyczna. No i czy rzeczywiście, czy to jest dobry obraz? Czy mechanika kwantowa jest indeterministyczna? No to właśnie odnosi się bezpośrednio do tej schizofrenii, o której mówiliśmy, że zależy z perspektywy, której reguły popatrzeć, czy przez równanie Schrödingera, czy przez algorytm pomiaru, tak? Ale żeby jeszcze może wcześniej powiedzieć, prawda, że ten pojęcie determinizmu, jego przeciwieństwa indeterminizmu jest tak wielorakie, że żeby dla ustalenia uwagi, to pracujmy z takim pomysłem, że prawda, jakiś proces jest deterministyczny, jeśli ma dwie lub więcej możliwych alternatywnych kontynuacji. Indeterminizm, prawda? Czyli myślimy tak, aha, ustalamy jakiś konkretny proces, prawda? Na przykład proces pomiaru, prawda? I co by znaczyło, że jest indeterministyczny, że jest możliwy jeden wynik i możliwy wynik dokładnie tego samego konkretnej rzeczy. No i w tym sensie fizyka klasyczna newtonowska jest indeterministyczna. Deterministyczna, prawda? No, z wyjątkiem pewnych paradoksów, o których pewnie słyszałeś, prawda? Ale jakieś niedawno odkryte zresztą rzeczy na bok, prawda? To ona jest deterministyczna, bo pytanie, prawda, precyzując to pytanie determinizmu, to jest pytanie o jedyność ewolucji. Prawda? To i w fizyce, i w innych teoriach, to ludzie chcą znaleźć takie równanie ewolucji, które pokazuje, jak w czasie ewoluuje stan. No i piszą takie równanie, jak na przykład równanie Schrödingera. No i później pojawia się takie pytanie, czy to równanie przy zadanym opisie tak zwanych warunków początkowych, czyli jakiejś sytuacji początkowej, czy ono ma w ogóle rozwiązania, jak nie ma, to jest w ogóle źle, prawda? Ale potem, czy ma jedno lub więcej rozwiązań, prawda? I jedno rozwiązanie dla zadanych warunków to jest determinizm, a wiele dla zadanych warunków to jest indeterminizm. To dlatego o tym powiadam, że po prostu to nasze wyjściowa opowieść o alternatywnych kontynuacjach, ona ma przekład na precyzyjny język matematyki, że matematyki równań różniczkowych, czy istnieje jedyne rozwiązanie dla warunków początkowych, czy nie. I to równanie Newtona, prawda, to znamy Państwo, prawda, że masa razy przyspieszenie to jest siła, czyli mówiąc troszkę, żeby zobaczyć tam, że to jest równanie pochodne, prawda? Masa razy druga pochodna położenia po czasie równa się siła, zależne na ogół od położenia i od czasu, prawda? Takie coś rozwiązujemy. No to wracając do jednoznaczności, to na ogół ma jednoznaczne rozwiązanie dla zadanych warunków porządku. I na tym się zasadza determinizm mechaniki klasycznej, gdy jest, prawda? No ale prawda, te paradoksy na boku, że czasami, ale nie jest kwantowy. No i teraz przechodząc do kwantów,
jak patrzymy na równanie Schrödingera, znowu zadajemy takie pytanie, czy jest jedna i jedyne rozwiązanie tego równania ewolucji dla zadanych warunków początkowych? I odpowiedź jest tak. I to jest zaskakujące w stosunku do powszechnie panującej opinii. Mianowicie jest sposób rozumienia mechaniki kwantowej i to jest standardowy sposób, patrzący na stany kwantowe. I przy tym standardowym sposobie odpowiedź na pytanie, jak to jest z determinizmem, indeterminizmem, mówi, kwanty, jeśli chodzi o ewolucję stanów, są deterministyczne. No więc indeterminizm siedzi w tej drugiej nodze schizofrenii, jeśli schizofrenie mają kończyny, prawda? Mianowicie, że właśnie algorytm pomiaru daje odpowiedź dla zadanego pomiaru na ogół jest więcej niż jeden możliwy wynik. I znowu dla zadanego konkretnego pomiaru jest więcej niż jeden możliwy wynik. I teraz teraz wchodzą znowu na pole boju interpretacje, prawda? Bo jedne interpretacje przyjmą to z dobrodziejstwem inwentarza, jest indeterminizm na poziomie pomiaru, wspomniany kolaps mechaniki falowej to klepnie, kopenhaska klepnie, chyba wieloświatowa, no tam są problemy metafizyczne, ale pewnie też klepnie, ale będą mniejszościowe zapewne, ale co to jest socjologia, żeby tu mówimy naprawdę. Jest na przykład interpretacja Bohma, takiej fali pilotującej, która jest deterministyczna na poziomie pomiaru również, prawda? Znaczy nie tylko stan jest, się rozwija deterministycznie, ale prawda, wszelkie pomiary też są deterministyczne. Raczej trzeba powiedzieć, że nie tyle, że pomiary, czy tylko własności rzeczy są ustalone. Prawda? Bo tu jest taki obraz chyba dość prosty, mianowicie, że wszystkie rzeczy są dobrze zlokalizowane i poruszają się deterministycznie po zadanych trajektoriach, tylko że my tego nie widzimy. Prawda? Że po jakich to trajektoriach się poruszają, jakie mają położenia i tym podobne, to jest zadane przez pewne dodatkowe, ukryte parametry, no, na których my nie mamy kontroli, więc to, co widzimy, robiąc powtarzalne eksperymenty, no to, że czasem w danym pomiarze wyjdzie X, a potem przy powtórzonym tym pomiarze, identycznym, tak samo podobnym, wyjdzie Y. I te ukryte zmienne są, i to są istoty ukryte. One są, nie możemy. Nie możemy i co więcej, że to są ukryte parametry, które są nielokalne, prawda? Więc one jakoś kodują taką sytuację, że co zrobi cząstka poruszająca się po dobrze wyznaczonej trajektorii w jednym urządzeniu pomiarowym, na przykład tu, gdzie jest ta filiżanka, to zależy, jaka jest sytuacja w świecie daleko, prawda? I oto ta informacja globalna, jak sytuacja wygląda daleko w świecie, to właśnie jest dana przez to, co jest w nazwie pilotującą falę. Prawda? Można sobie myśleć, ja sobie tak myślę, że jest taka fala, która, prawda, zawiera informacje nie tylko tutaj, gdzie ona ma, tutaj, gdzie skupiamy uwagę na niej, ale tam jest informacja odpowiednia o całej reszcie. Jak pole, tak? Coś takiego, tak.
Okej, no i teraz w takim razie, czyli w samym aparacie matematycznym teorii są te, jest fragment deterministyczny w tym sensie, który opisałeś. Grzelin-Gresowski, tak. I później przy tych różnych interpretacjach no albo są, akceptują ten indeterminizm. Tak, dokładnie tak. Albo właśnie jednak jakoś próbują ten indeterminizm usunąć, żeby to jednak była w całości determinizm. Dokładnie tak. Ale za to płacą cenę tej właśnie nielokalności z falą, która niesie informacje o dalekich rzeczach. Bo w tym ostatnim nawet numerze był ten słynny eksperyment myślowy z demonem Laplace'a, że no w fizyce klasycznej ten demon Laplace'a, gdyby znał właśnie położenie pęd wszystkich cząstek świata, no to mógłby wyliczyć każdy kolejny stan tego świata, czyli to właśnie rozwiązanie tej deterministycznej funkcji stanu. Tak, prawda? że zwolennik bomowskiej interpretacji kiwnie głową na Laplace'a, mianowicie powie, tak, daj demonowi warunki początkowe, daj mu te funkcje czy równania z tej interpretacji bomowskiej, on wyliczy dowolnie. Tylko musi ten demon Laplace'a poza tym, co my możemy wiedzieć, musi znać też te ukryte zmienne. Tak, o tak, tak, dobić, tak, oczywiście, tak. My zasady tak. Nie możemy. Jakby nie miał tych ukrytych zmiennych, o nie, to nawet on nie wyliczy. Nie wyliczy, nie. Okay. Mhm. Dobra. A jak to ma się do problemu wolnej woli? Tak, czy to w ogóle ma się jakkolwiek do problemu wolnej woli, do tego, że my możemy podejmować jakieś decyzje i decydować tak lub inaczej? Żebyśmy o tym to ruszyli, to musimy zrobić takie ostre cięcie. To moje ostre cięcie mówi tak. Zostawmy bomowską mechanikę z ich determinizmem na boku, prawda? Zgódźmy się, że ewolucja Schrödingerowska jest deterministyczna, ale co najważniejsze, zgódźmy się, że jest indeterminizm w pomiarze. Tak? I że bom to jest za duża cena, żeby to wykluczyć. Prawda? Ale teraz można. Tylko jeszcze dopytam, bo nawet przy interpretacji boma, to jednak z naszej perspektywy, ponieważ my nie znamy tych zmiennych ukrytych, to z naszej perspektywy tak to jest indeterminizm. Znaczy my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyniku eksperymentu. Tak. Prawda? Bo tam są te zmienne ukryte, to bylibyśmy ten demon na plan, byłby w stanie przewidzieć wynik eksperymentu, gdyby znał te zmienne, dokładnie ukryte, a one jednak z istoty i tak są ukryte, więc my... Tak. Ale zgoda, robimy to cięcie, wyrzucamy boma tak jak chciałeś. Ale jak teraz pomyślałem nad taką rzeczą, że to odwołanie się do boma i ukrytych parametrów, to jednak jest istotne, dlatego że prawda, mamy jakoś taką zasadniczy spór w filozofii, jak rozumieć wolne działania. Tak? I jakby tej kluczowym pytaniem to są takie, że oczywiście podejmujemy różne decyzje, wykonujemy czyny, robimy wybory. I teraz to super istotne pytanie jest takie, czy mogłem wybrać inaczej, prawda? Ja teraz zdecydowałem się napić wody i możesz mnie zapytać, prawda, czy mogłeś się do tego powstrzymać, tak? No i prawda, jakiś super wiedzący neuronaukowiec pewnie mógłby odkryć, że nie mogłem się do tego powstrzymać. To nie był czyn mojej wolnej woli. Prawda? I teraz pytanie jest, jak rozumieć takie zwroty, mogłem był zrobić inaczej, tak? I jedno rozumienie jest takie, trzymaj ustalone tą sytuację, zanim twoja ręka powędrowała w kierunku szklanki. Trzymaj to super ustalone, nic tam nie zmieniaj. I pytanie jest takie, czy przy tym ustalonym sytuacji mogłeś powstrzymać się, sięgnąć do szklanki?
prawda? Nie wiem, jak to badać, ale takie jest pytanie, prawda? Że ustal na stałe tą sytuację. I to i ludzie tak myślą, to ich się nazywa inkompatybilistami, ponieważ oni twierdzą, że nie jest do pogodzenia wolna wola z determinizmem. To tak na nawiasie, prawda? Żeby powiedzieć, że jest taka olbrzymia debata. Prawda? Ale teraz, ale jest inne podejście do tego pytania, o co ci właściwie chodzi, gdy mówisz, mógłbyś był powstrzymać się. Mianowicie to mówi takie podejście. Aha, dobrze, znowu skup się na tej sytuacji tuż przed tym, gdy wyciągnąłeś rękę i teraz dopuść jakieś minimalne zmiany, prawda? No, czym ta sytuacja mogła się różnić? No, nie wiem, miałeś jednego włosa mniej na ręce, prawda? Robimy różne zmiany i tutaj odnosząc się do parametrów ukrytych, parametr ukryty zamiast wartości 000777 ma 00079, prawda? Dopuszczamy takie zmiany. No i wtedy i kontynuujemy, prawda? Czy w sytuacji, to pytanie wyjściowe, czy w sytuacji bardzo niewiele różnej od tej wyjściowej podniósłbyś, sięgnąłbyś po szklankę, prawda? I to jest, i widzisz pewnie od razu, że przy tym podejściu mamy wolną wolę, mimo że świat jest deterministyczny, prawda? Ponieważ kombinujemy tak, aha, są takie różne sytuacje, przed sięgnięciem przed szklankę, możliwe sytuacje, one się różnią czymś bardzo małym, prawda? W jednej podnosisz szklankę, w drugiej nie, prawda? I ten zestaw, prawda? Czyli dwie sytuacje, raz z podniesieniem, raz nie, ono uprawomocnia cię do powiedzenia zdania typu podniosłeś, sięgnąłeś przez szklankę, ale mógłbyś być się powstrzymać. Prawda? I to są dwa, co się nam wyjawia, to jest jakby taki podstawowy, podstawowa różnica w tym sporze o wolną wolę, mianowicie, żeby powtórzyć, w pierwszym wypadku mamy ustaloną sytuację i pytamy, czy ona ma dwie alternatywne możliwości, prawda? A potem druga, żeby sławne nazwisko powiedzieć, kto jest za drugą. Sławny filozof Dennett jest za drugą. Prawda? No, to mówi, no, prawda? Jest jak najbardziej do pogodzenia determinizm z wolną wolą. No, o co ci chodzi z tym, że mogłeś być inaczej? No, że są dwie sytuacje bardzo podobne do siebie. W jednej podnosisz, w drugiej nie podnosisz. I teraz, jak my wracamy do kwantów, no to mówimy tak, aha, jeśli masz deterministyczną wizję wolnej woli, tak jak u Denneta, no to bohmowska mechanika jest dla ciebie okej. Ona ci daje wolną wolę w takim sensie denetowskim. Ona ci nie daje wolnej woli w tym pierwszym sensie z alternatywnymi możliwościami jednej sytuacji, no bo tam po prostu nie ma takich alternatywnych możliwości. I to teraz patrzę na ten drugi obóz, prawda? Czyli ten drugi obóz, do którego ja jestem antydenetowski, ja się zaliczam do tych, którzy mówią, żeby można było zrobić inaczej, to w świecie muszą być takie jakby rozwidlenia, prawda? Tak jest. I teraz co ta drużyna robi? No mówi, no nie, przepraszam, tu my z Bohmem się nie pogodzimy, to już powiedzieliśmy. I mówi, aha, no ale to ta cała reszta, to wszystkie interpretacje dają nam strukturę, prawda, czyli rzecz z dwoma alternatywnymi możliwościami, która jest potrzebna.
Ale to jest, to jak specjalnie tak luźno mówię, jest potrzebna, prawda, przyda nam się, że to jeszcze sugerując, że tam jest dużo pracy do zrobienia. I co to jest za praca? No, ta praca leży nie po stronie filozofa, nie po stronie fizyka czy filozofa fizyki, ponieważ trzeba sobie odpowiedzieć przy tym podejściu na coś, co się nazywa argumentem ze szczęśliwego trafu, albo z angielska luck objection. Żeby bardzo krótko wyjaśnić, to proszę zwrócić uwagę, że gdy państwo coś wykonają, jakiś czyn, to mają państwo ostre poczucie, że to jest państwa czyn, prawda? Że pojęcie autorstwa siedzi w pojęciu czynów. Czyny są czyjeś, prawda? Moje, twoje, państwa. Następnie, prawda, jak wykonam czyn, to ja jestem za niego odpowiedzialny. Prawda? I procesy, prawda, które nie są czynami, nie wiem, poruszanie się moich gładkich mięśni, to one nie są czynami. Ja nie jestem za nie odpowiedzialny. No i jeszcze z tym odpowiedzialnością, to tu się wiąże kara i nagroda, prawda, że za czyny możemy być kary i nagrodę. I teraz jak patrzymy na wolną wolę właśnie z takiej perspektywy rzecz i alternatywne możliwości, czyli coś jakby rzucanie monetą z orłem i reszką, to proszę zauważyć, że znikają nam te wszystkie potrzebne pojęcia sprawstwa czy wolnej woli, prawda? No bo powiedzmy, że no, żeby być drastycznym, zrobiłem coś złego, prawda? I teraz odpowiadam w gruncie z takiego sprawstwa losowego, więc że tak mi wyskoczyła w głowie moneta, no to nie ja, prawda, jesteś odpowiedzialny, no nie, tak mi wyskoczyła, powinieneś dostać karę albo nagrodę, no jak nagrodę, no to chętnie, prawda, zawsze przyjmę, ale karę to nie, bo to wyskoczyła tak moneta. Czyli mogła nie wyskoczyć, a wyskoczyła, ale to i tak ode mnie nie zależy. Tak jest. Nie było to moje. Ja bym tutaj naciskał, że tutaj jakby kluczowy jest ten pomysł mojości czy autorstwa, prawda? Mimo, że to nie było zdeterminowane. Albo może dlatego, że nie było zdeterminowane, prawda? Więc to jest problem dla, ale nie kwantowy, prawda? To jest problem dla zwolennika inkompatybilizmu, czyli takiej wolnej woli opierającej się na szansownych zdarzeniach, że on musi odpowiedzieć na te obiekcje. No i to są różne sposoby. No i kwanty są jednym ze sposobów. To właśnie mój wieloletni współpracownik Thomas Miller z kolegą fizykiem kwantowym rozwijają takie modele, które mówią coś takiego, że po pierwsze, no to oczywiście bardzo potrzebna jest ta struktura alternatywnych możliwości, żeby mieć wolną wolę, a później robią mniej więcej taki argument, że ta kwantowa losowość sprawia, że człowiek wybierający albo sprawca jest bardziej, lepiej działa, ma większy sukces. Prawda? Czy w jaki sposób ten argument robią, prawda? Że to jest też dość matematyczno-fizyczne, ale to wyobrażają sobie coś takiego, robią taką symulację, że mamy jakąś grę z jakimś ludzikiem, prawda? I ten ludzik ma takie zadanie, wybierać dwie bramki
żeby za tą bramką dostać jakąś nagrodę, powiedzmy, ciastko, prawda? No ale to ciastko ucieka, prawda? Też w sposób losowy się tam gdzieś porusza, więc trzeba by się jakoś bardzo wysilić, żeby on dobrze wybierał te bramki. No i teraz, teraz nasz ludzik, prawda? Tutaj przechodząc przez to, czasem mając karę, czasem dostając ciastko, czasem nie, to on się uczy, lepiej którą bramką, prawda? No ale nie ma sukcesu, prawda? Ponieważ to ciastko też wędruje w sposób losowy, więc prawda? Wolniej niż on się uczy, ale wędruje. I teraz tak, że ten nasz ludzik, prawda, trzeba mu skądś dostarczyć losowość, prawda, taką losowość, przynajmniej na początku, potem będzie się uczył, trzeba dostarczyć mu taką losowość, aha, losuj lewa, losuj prawa, prawda. I można to robić na różne sposoby, prawda, że można to zrobić w ogóle, żeby mu zakazać losowania, tylko dać mu jakąś funkcję, prawda, i będzie robił. Później, bardzo podobny sposób, można zrobić taki algorytm komputerowy, prawda? Czyli tak zwaną losowość algorytmiczną, który mamy w generatorach liczb losowych i on tutaj będzie działał. No a w końcu to można kupić za niewielkie pieniądze taki generator losowości kwantowy, prawda? Który daje, prawda, daje 0,1 w jakiś tak. I tym karmić tego ludzika. No i teraz jak puścimy tą maszynerię, prawda? Czyli myślimy, że wykonuje wiele takich rund próby zdobycia takiego ciasteczka, czasem zdobywa, czasem nie, nauczy się, ale to mu ucieka, prawda? To jak zapytamy się, kiedy ma największy sukces, prawda? Czyli kiedy zdobędzie największą ilość ciasteczek? No to odpowiedź jest właśnie, że kwantowe pomagają, prawda? I to jest zaskakujący wynik, prawda? Jakby zmieniającą taką perspektywę, ponieważ taka tradycyjna perspektywa widzi w losowości czy w szansowości nieprzyjaciela rozsądnych działań, prawda? Coś, co przeszkadza bycia wolnym, bo obiekcja szczęśliwego trafu albo w ogóle przeszkadza uzyskiwać sukcesy. A tu oni zmieniają tą perspektywę, eksperymenty każą zmienić tą perspektywę odwrotnie, mianowicie, że prawdziwa szansowność, taka, którą daje kwanty, a algorytm komputerowy nie daje, że ona jest takim zasobem, prawda? Coś, co można wykorzystać, żeby lepiej działać niż w sposób deterministyczny. Okej. Czyli podsumowując, jako inkompatybilista ten warunek indeterminizmu, zgodziłbyś się z tym, że to jest warunek konieczny tej wolnej? Tak, ja bym tak powiedział. Równie jeszcze właśnie niewystarczający. Potrzebny niewystarczający. Na przykład ta, o której mówiłeś, Thomasa Millera. Tak. I to jest wielka, to jest dużo roboty tam do zrobienia, prawda? Bo to na razie, jeśli te symulacje pokazują, że aha, jest coś zaskakującego, jesteś bardziej sprawcą, zdobywaczem ciasteczek tutaj, gdy używasz w swoim, to jest algorytmie uczenia się tak naprawdę, gdy uczysz się, wykorzystując indeterminizm kwantowy. No a rzecz jest zupełnie do zrobienia, jak to się dzieje, prawda? Dlaczego to pomaga? Prawda? No i to jest potwornie trudne i to już nie wiem, czy ty śledzisz taką debatę na temat big data, prawda? Że różne rzeczy wychodzą z analizowania wielkich danych, prawda? I to są twarde wyniki, ale dowiedzieć się, dlaczego są takie twarde wyniki, to jest potwornie trudno i czasami być może są niewykonywalne ludzko. I to może być dokładnie taki przypadek, prawda? Mhm. Okej, super. Tak. I ten Briegel to jest super fizyk, to jest taki super, taki, prawda, albo dostał kiedyś Nobla za kwanty, albo otarł się, że to jest wielki umysł i tam ma jakąś drużynę. Millera, tak. To jest Innsbruck, on jest w Innsbrucku, a Miller jest w Konstancji, więc powiedzmy niedaleko między Niemcami, a Innsbruck to Austria, tak? Austria. Tak. No tak.
ale nie róbmy lepiej testu z geografii. Tak, bo Anusz pewnie może z Szwajcaria. Więc tak, idźmy dalej. Idźmy w takim razie do tej nielokalności, która tutaj się już pojawiała trochę przy tej fali pilotującej i zresztą w innych okazjach. Tim Modlin w tym wywiadzie, który jest właśnie w najnowszym numerze Filozofuj, mówi, że najbardziej zaskakującym odkryciem związanym z mechaniką kwantową, to w ogóle mówi, że to jest największe odkrycie w ogóle w historii fizyki, jest właśnie odkrycie tych zjawisk nielokalnych. Tak. Bo mówiłeś o tym Bellu, tak, że to się właśnie to jest, to, zgadza, tak, się tak, mówi, tak. To jest największe od Kopernika. To chyba też ja powtarzałem Modlina, ale chyba Stab był taki inny. No, znajdziemy takie ostre wypowiedzi, że to jest najważniejsza rzecz. To opinii takiej szerszej się nie przebiło jeszcze. Ta lokalność. O tym indeterminizmie myślę, że coś się mówi o tym obserwatorze, coś nam mówi o tej nielokalności. Mam wrażenie, że to jest dużo rzadziej podnoszony temat, więc tym bardziej. Dobrze, to już o to. O co tu w ogóle to chodzi? Co to jest ta lokalność, nielokalność? Są te doświadczenia Einsteina, Podolskiego, Rosena? Co to. Aha, dobra, to może warto powiedzieć o takiej rzeczy, że to jest zjawisko, to jest coś niezależnego od interpretacji, prawda, że wręcz interpretacje, które chciały jakoś to ominąć tą nielokalność, to okazały się fałszywe, prawda, więc to jest zjawisko. I schemat tego zjawiska, czy to jako eksperyment pomyślany wtedy w latach, to opowiedział Einstein z dwoma młodymi współpracownikami, to jest Einstein, Podolski, Rosen, artykuł z 1935 roku, no, który opowiadał o takiej sytuacji, na którą pozwala mechanika kwantowa. Powiedzmy, opowiem co raczej o rzucach monetą w odległych miejscach zamiast o ichniejszej maszynie. To schemat jest taki, że my i nasi koledzy, powiedzmy w Gdańsku, umawiamy się, że będziemy rzucali monetą. My swoją, oni swoją i robimy to równocześnie, no z takim mrugnięciem oka, że wiadomo, że nie ma równoczesności, to szczególna teoria względności to zakazuje, no ale my ustawiliśmy sobie ten czas eksperymentu w ten sposób, że prędkość światła od naszego rzutu monetu, prawda? Biorąc pod uwagę prędkość światła, informacja od naszego rzutu nie doleci do Gdańska, gdzie oni rzucają, do ich rzutu, prawda? To po to, żeby powiedzieć, aha, nasz rzut i nasz wynik nie ma wpływu na ich rzut i ich wynik, prawda? Więc tak sobie ustawiamy rzeczy, żeby zagwarantować sobie, nie ma wpływu z zdarzenia w Gdańsku u nas i odwrotnie. I teraz to, co przewiduje mechanika kwantowa, to będą takie ścisłe korelacje. Czyli jak u nas orzeł, to u nich reszka. Jak u nas reszka, to u nich orzeł. Nie ma kombinacji orzeł u nas, orzeł u nich. Reszka u nas, reszka u nich. Tak? Czyli można powiedzieć, aha, no to można epistemicznie powiedzieć, że mając informację, co my tu mamy, natychmiast wiemy, co oni mają i odwrotnie. Zanim ten promień tam doleci, że to jest nielokalne w tym sensie, że powiedzmy nie jest ograniczone przez prędkość światła. I teraz następna rzecz jest taka, że mimo że jest taka korelacja ścisła, ona nie pozwala na sygnalizację. Prawda? Że można, ktoś by mógł pomyśleć, aha, to ten EPR-owy, Einstein, Podolski, Rosen, to się nazywa skrót EPR, ten EPR-owy zjawisko, to nam pokazuje, że szczególna teoria względności się myli. Mianowicie, że przejdzie sygnał prędzej niż prędkość światła.
Ale jak się przypatrzymy temu eksperymentowi i zadamy sobie takie pytanie, czy można by to wykorzystać jakoś w ten sposób, żeby przesłać informację, co ja tu zrobiłem na drugą stronę, to się nie uda. Prawda? Jakby to trzeba kombinować? No to trzeba by kombinować, że to byłaby jakaś informacja o moim działaniu. Że ja na przykład tutaj kombinuję jakoś, co mogę mierzyć. Prawda? I druga osoba, prawda, korzystając ze zjawiska EPR-owej nielokalności, zobaczy, co ja tutaj ustawiłem. Prawda? Czyli to trzeba było coś takiego zrobić. On widzi po swoich wynikach, co ja tutaj ustawiłem. No i okazuje się, że tego nie można zrobić. To przez lata NATO, a pewnie i inne sojusze obronne inwestowały dużo w filozofię fizyki, myśląc, że jakoś oni wykażą, że jednak da się sygnalizować, bo to wiadomo, wielki plus dla wszelkiego szpiegostwa, jakby się dało coś takiego. I to był jeden z tych nielicznych momentów, kiedy filozofowie wydobywali duże pieniądze z agencji takich właśnie dające granty właśnie, że jakoś było to pytanie, czy uda się to dać, użyć do sygnalizacji z prędkością. No i to, no tak, no sam zorganizowałem taką konferencję w 2001 właśnie poświęconą nierówności Bella i to właśnie na to, dlatego to finansowało, że to dotykało takiej kwestii no, sygnalizacji, kodowania i tym podobnie. To tak a propos dzisiejszej sytuacji, to właśnie jeszcze tak z radością sobie przypomnę, że wtedy jeszcze Polska nie była militarnie w NATO, ale już jakoś naukowo była w NATO. I Gazeta Wyborcza miała taki piękny tytuł, który sobie czasem przypominam, mianowicie powiedziała, filozofowie już w NATO, a kiedy generałowie? Tak było. Paweł Wroński w Wyborczej. A swoją drogą to jednak szkoda trochę tych czasów, kiedy NATO płaciło za filozofów. Dzisiaj musi płacić za co innego niestety. Tak, na co innego. No ale tak, ale wracając właśnie, więc nie da się tej informacji. Czyli jedyne, co się mogę dowiedzieć, to mogę się dowiedzieć, co tam wyskoczy z drugiej strony, ale to nie jest skutek czyjegoś działania, tak? Że tego nie można użyć, żeby przekazać informację, co ja tutaj wybierałem. Że pokazuje tylko informacje na temat tego, co tam z drugiej strony tak. Jaki jest wynik? Nie da się przełożyć mojego działania na wynik tego eksperymentu. Tak, tak jest, bo dokładnie tak jak mówisz, ponieważ wynik jest indeterministyczny w mojej stronie. Jest albo orzeł, albo reszka, prawda? No i wypadł orzeł, no to ja wiem, że tam wypadł reszka. No to nic mądrego się nie dowiedziałem, co tam ten człowiek zrobił. Tak. No, ale, prawda, no, ale mamy korelacje, prawda? I to są korelacje, to już na powierzchni Ziemi, gdzie robi się eksperymenty no, o podobnej rzeczy. To eksperymenty Bella, one właśnie wykorzystują ten pomysł Einsteina, prawda? To tam w Szwajcarii czy we Francji to są na odległości setek kilometrów, a w kosmosie robią Chińczycy na odległości 5000 kilometrów. Tak, to są takie rzędy wielkości, na których jest korelacja, prawda? To nie jest eksperyment myślowy, to jest... Nie, to już jest... Teraz... W 65, jak oni zrobili, to jeszcze był eksperyment myślowy. Myślowy, tak. To jest myślowy, który został... Został. Gdzieś tam w latach 70 były pierwsze prekursorskie. Później w 81 i drugim były takie zrobione w Paryżu przez profesora Aspeta, prawda, które przekonały ludzi, że te korelacje są. Tak? Teraz to jest tylko, prawda, zabawa, żeby zrobić je coraz bardziej precyzyjne coraz większych odległościach. Tak. No i dlaczego to jest takie? Widzę niesamowitość tego, ale
Albo może jeszcze nawet wcześniej. Jak to się ma właśnie do tych nierówności Bella, o których mówiłeś wcześniej? Do nierówności Bella to jest ma się tak, prawda? Że jedno z tych założeń metafizycznych Bella to jest lokalność. Lokalność działania przyczyn, prawda? I jakby to tłumaczyć, prawda, że my w życiu potocznym czy naukowym, przed mechaniką kwantową, to my spotykamy się z korelacjami na dużych odległościach. Prawda? Bardzo łatwy przykład. Umówmy się we dwóch, że rozjeżdżamy się w obce kraje, prawda? I w parzyste dni obaj zakładamy czerwone skarpetki, a w nieparzyste czarne. Prawda? Jest super korelacja, prawda? Jak u ciebie czerwone, to u mnie na pewno to było czerwone, czarne. Tak? Jak u ciebie czerwone, to u mnie na pewno czarne i vice versa. Ale ta korelacja nie jest niepokojąca, bo ona ma wspólną przyczynę, mianowicie umówiliśmy się, prawda? I ta wspólna przyczyna, nasze umówienie, ona lokalnie się transmitowała, prawda, do miejsca, gdzie ty jesteś i ja jestem. W takim sensie, że pamiętaliśmy naszą umowę i pamiętaliśmy nasze zobowiązanie. Patrzyliśmy każdego dnia, jaka jest data w kalendarzu parzysta, no i robiliśmy, co się umówiliśmy. Nie ma żadnej nielokalności, bo jest wspólna przyczyna, która jakby w ten sposób działała, że działała lokalnie. To znaczy, jakby to inaczej powiedzieć, że to jest działało lokalnie, że można wręcz zapomnieć o tym naszym, jak to wyglądało nasze spotkanie, tylko jest, powiedzmy, patrzę na 17, ja mam stan mentalny, który mówi, aha, 17, czarna, prawda? Pamiętam, że z Piotrem się umówiłem, prawda? Ale to działa mój stan mentalny lokalnie tam. Od tego wydarzenia do światła spokojnie zdąży sobie. Spokojnie. I tak sobie ciągle spokojnie przyjdzie. I jeszcze co okazuje się, że to jest taki pomysł, że co tam jest w przyszłości, w dalekiej przeszłości, to jest nieistotne. Istotne są te lokalne rzeczy, tak jak w moim przykładzie, mój stan mentalny tuż przed założeniem skarpetki. Pomysł ze wspólną lokalną przyczyną to jest jedno z założeń jednej wersji twierdzenia Bella, prawda? Czyli mówimy tak, aha, ilekroć masz korelację taką między tymi bardzo odległymi, niedostępnym światłem miejscami, no to jest pewna wspólna przyczyna, prawda? To jest stan świata daleko, daleko temu, opisywana ukrytym parametrem, prawda? I ta wspólna przyczyna w sposób lokalny zadziałała właśnie w ten sposób, że mamy korelację, tak? No i jest precyzyjne matematyczne wysłowienie, jak to o tym myśleć, o lokalnej wspólnej przyczynie. To się nazywa zasadą ekranowania albo zasadą Reichenbacha, albo w terminologii fizycy używają terminu takiego outcome independence, czyli wynik od wyniku jest niezależny, uwaga, mimo że jest skorelowany, jeśli uwzględnić tę wspólną przyczynę. To jest takie myślenie. One, prawda, gdy nie wiemy o wspólnej przyczynie, to wydają się skorelowane, ale jak popatrzymy na to z perspektywy wspólnej przyczyny, to ta korelacja znika. Tak? No i więc wracając do nierówności Bella, w jednej wersji, o której teraz mówimy, wrzucamy właśnie takie założenie, lokalne działanie przyczyn, wspólnych przyczyn, później wrzucamy drugie założenie, mianowicie, że
mimo ukrytych parametrów, prawda, ja mam wolność wyboru, co będę mierzył. O, to jest nietrywialne, prawda? Bo ten ukryty parametr, on opisuje globalny stan świata. Może nie cały, ale jakiś tam, w każdym razie ten świat, gdzie eksperymentator mieszka, gdzie eksperymentator ustawia. I to jest powiedzenie coś takiego, że stan świata nie dyryguje, co mam wybrać, prawda? I jestem wolny, prawda? Czy kręcę pokrętłem w lewo, czy w prawo w eksperymencie. No i za tym jest taka ideologia, że jakbym nie był wolny, to w ogóle cała idea eksperymentu jako takiego zadawania pytań przyrodzie upada, prawda? Bo to zadawanie pytań jest takie, prawda, w tym myśleniu, że to ja zadaję, prawda? Nie, to nie dyktuje mi ktoś, wtedy to poukrywa różne rzeczy. Ten eksperyment jest fake. Tak? Tak, więc jest to drugie założenie o wolności wyboru z grubsza, albo to się nazywa braku konspiracji przyrody na to, co ja wybieram, prawda? Ono znowu różnie może być parametryzowane. No i wreszcie jest trzecie, jakby już znane nam, że odległe ustawienie, prawda? Czyli ja tu kręcę daleko tym pokrętłem, odległe ustawienie nie ma wpływu na wynik u mnie w eksperymencie przy uwzględnieniu wspólnej przyczyny, prawda? Czyli znowu to jest takie założenie, może tak powiem, że wszystko to są założenia metafizyczne, bo one odwołują się do ukrytego parametru, prawda? Więc one mówią coś takiego, aha, świat jest jaki jest, tak? Stany świata można parametryzować jakimś obiektem matematycznym, tym parametrem ukrytym. I teraz przy uwzględnieniu właśnie tej najgłębszej struktury świata mamy wspólną przyczynę lokalną, mamy wolne wybory i mamy wreszcie tą niezależność dalekiego kręcenia na to, co tu wychodzi. No i prawda, voilà, robimy dość, to jest jeszcze zaskakująco krótka dedukcja. To jest taka dedukcja, która mieści się na jednej stronie, prawda? Prawda? No i otrzymujemy nierówność. A to jest już nierówność nie w kategoriach parametrów ukrytych, tylko innych. Prawda? Żeby ci powiedzieć, prawda, że na poziomie metafizycznym, gdy działamy na poziomie prawdopodobieństw, to mamy takie prawdopodobieństwa typu prawdopodobieństwo wyniku plus przy ustawieniu po lewej stronie to i to i parametrze ukrytym przyjmującym wartość. No i to oczywiście jest absolutnie niemierzalne, bo nie mam dojścia. A geniusz tego wyprowadzenia jest taki, że pozbywamy się parametrów ukrytych, prawda? Czyli obiekty, które się zajmujemy, to są twory typu prawdopodobieństwo wyniku plus przy ustawieniu takim a takim po lewej stronie. No i to możemy już mierzyć, prawda? No po prostu puszczamy dużo tych eksperymentów i badamy częstość tych właśnie wyników plus. Więc żeby wrócić do tego, rzeczywiście na starcie mamy metafizyczne założenia, ponieważ mówią o tym, aha, no załóż jakikolwiek pomysł, jaki świat jest, tylko załóż te trzy warunki w kategoriach ukrytych parametrów. A dedukujemy nierówność, która jest wysławiana przy pomocy prawdopodobieństw mierzalnych, bez odwołania się do ukrytych parametrów. No i prawda, idziemy do dobrego eksperymentatora, dajemy, nie wiem, trzeba im dać, ale pewnie ze 20 milionów dolarów, albo więcej, taki eksperyment ma budżet, prawda? No i wychodzi, ta nierówność jest fałszem.
prawda? I to jest, prawda, że nierówność to akurat... I to oczywiście było już zrobione. Tak, to już na tak, tak. To że nawet ostatnio prowadziłem seminarium na ten temat, więc pamiętam nawet, jaki to ma obiekt, prawda, że tu mamy jakiś obiekt, prawda, jakąś sumę prawdopodobieństw, które możemy pomierzyć, prawda, i to ma być, i suma czy tam różnice, i to ma być, to ma być większe od minus 1, a mniejsze od 0, prawda? A w eksperymencie wychodzi 1/8, prawda? Więc ewidentnie nie z tego przedziału od minus 1 do 0. No i żeby, prawda, to dobrze bym wiedział, że to rzeczywiście jest taki, schemat, prawda, jest tak prosty, tak? Że otrzymujemy przewidywania liczbowe co do jakiejś wielkości, prawda, z tych metafizycznych warunków, no i okazuje się, że nie. Eksperyment daje inną liczbę. No i jeszcze to tutaj, jak tutaj pytałem, rozmawialiśmy o tym budżecie, no te eksperymenty wiele razy w coraz to bardziej ulepszanych wersjach był robiony, bo z takimi eksperymentami to zawsze są tak zwane loopholes, czyli dziury, prawda, że liczniki nie są, są mało efektywne, prawda, albo zawsze można mieć taką konspiracyjną teorię, że te ciekawe cząstki to gdzieś uciekają, prawda, one są jakoś naznaczone i uciekają. Więc to jest, no tak, no, dokładnie tak, więc to jest duża praca, żeby pozamykać te wszystkie dziury, prawda. Czyli jeżeli to nie wychodzi z tego przedziału, jak chcemy, to znaczy, że ta koniunkcja tych trzech warunków metafizycznych, o których mówiłeś, no koniunkcja jest fałszywa, a skoro koniunkcja jest fałszywa, to przynajmniej jeden dłoń jest fałszywy, a z kolei z tych eksperymentów EPR wiemy, że lokalność nie zachodzi, tak? Czy nie, to jest tak, że no teraz mamy tą grę, że ogół wybierze odrzucenie lokalności, czyli odrzucenie tego warunku na lokalną wspólną przyczynę, prawda? Bo on powie, no jednak jesteśmy przywiązani do szczególnej teorii względności, więc ten pomysł, że dalekie ustawianie natychmiast coś zmieni, to jest zły, prawda? I powiedzą, no ten pomysł z konspiracją, która zakazuje nam wybrania różnych ustawień, to jest też zły, prawda? Więc to dalej jest takie ważenie. No i później są pewne dodatkowe takie argumenty, że powiedzmy, że jakbyś chciał jednak uprzeć się, że wspólna przyczyna jest dobra i sygnalizacja z prędkością większą światła jest dobra, wtedy na pewno pogwałcisz brak konspiracji, czyli wolność wyboru. I co to właściwie znaczy, prawda? No i to są teraz takie, że to jednak znaczy duże, złe rzeczy, prawda? Że dalej mamy, jakąś uboczną konsekwencją tego mamy, że są jakieś dziwaczne korelacje nielokalne. Na przykład między eksperymentatorem a dalekim wynikiem, prawda? Więc tu jest takie powiedzenie, że nie, no, że jest dodatkowa cena gdy się uprzemy na lokalność i tam mniejszą niż światło prędkość, no mianowicie dalej masz niewyjaśnione coś bardzo podobnego, którego wystartowałeś. To są najnowsze takie rzeczy. To. Czyli EPR, sam EPR, eksperymenty jeszcze nie obalają lokalności, tak? Zupełnie nie obalają. Nie. Zawsze może być, że to skorelowanie jest wynikiem, można byłoby próbować tego, że są wynikiem jakiejś wspólnej przyczyny. Tak, jest dokładnie. To bardzo zaskakujące, ale być może teoretycznie jest. Dokładnie tak, tak. Samo EPR nie. Ale z kolei te eksperymenty z nierównością Bella pokazują, że którą z tych trzech rzeczy, przynajmniej jedną, muszę wyrzucić, a każda dokładnie jest cenna, więc więcej niż jednej na pewno nie będzie. Tak. Ale przynajmniej jedną muszę wyrzucić. Tak.
No i taki świat metafizycznie to jakby był nielokalny, no to trochę chyba inny od tego, jak sobie wyobrażamy świat na co dzień, prawda? No bo to znaczyłoby, że brak lokalności, no że te rzeczy odległe bardzo od siebie są jednak od siebie jakoś zależne i tak. To właśnie nie w taki sposób, że mają wspólną przyczynę. Tak. To tak jakby było jakieś prawo przyrody, że ty nakładasz czerwone wtedy, kiedy ja czarne skarpetki, ale nie ma żadnej wspólnej przyczyny. Nie ma. Nie umówiliśmy się, nie mamy jakiegoś wspólnego. Nie. Twoje założenie czerwonych wpływa w pewnym sensie na mnie. Że wpływa w takim cudzysłowie, prawda? Tak. Na mnie, że ja założę, ty czerwone, to ja czarne. Tak. Tak, że nie wiem, czy to pomaga, ale że kiedy część czasem ludzie myśleli, że to właściwie zmusza do troszkę innego myślenia o indywiduach, prawda, że, no, że takie tradycyjne myślenie lokalne to jest takie, że aha, jak coś siedzi w jednym miejscu i ma własności, to jest już całkiem dobre indywiduum, prawda? Ale teraz okazuje się, że to własności tego, co siedzi w jednym miejscu, są skorelowane z tym, co siedzi w drugim. A to może, może to nie jest dobre indywiduum takie separowalne, tylko że to są, że obiekty są takie wielkie, prawda? Rozciągające się w przestrzeni. Tak mereologicznie, przy czym większość to dziury, taki ser. Jeszcze tak. No ale nie, no tak, bo to no miałoby duże, to właśnie też byłby pewnie przykład wpływu fizyki na filozofię, na metafizykę, no bo tu trzeba byłoby się, byłoby pytanie o substancjalność pewnych przedmiotów, jakieś klasyczne pytanie, że skoro to zależy w sposób istotny, jakoś jest skorelowane w sposób istotny z czymś bardzo odległym i nie właśnie na zasadzie, bo ta wspólna przyczyna no nie jest filozoficznie niebezpieczna, to jest wszystko zrozumiałe, ale jeżeli właśnie nie ma tej wspólnej przyczyny, no to byłby chyba inny rzeczywiście obraz potrzebny. Tak. No to z tymi indywiduami to jest rzecz do zrobienia. To jest jakoś tak, że ta informacja o nielokalności to jeszcze nie doszła, powiedzmy, do metafizyków, a przynajmniej do tych metafizyków zajmujących się indywiduami. Bo to jakoś tak było, że to sami filozofowie fizyki rzucili takie hasło, ale jakoś im się nie spodobało, prawda, że filozofom fizyki, że tak. Że to. Ale zgodzisz się chyba, że jednak to, jeżeli byśmy porzucili lokalność, bo rozumiem, że to jeszcze nie jest przesądzone, jakby to jest jedna z opcji. Ale no nie, ale to nie jest, tak, ja bym tak. Raczej tak, bo to jest tak, że wszystkie interpretacje, które są na boju, na placu boju, może nie, z wyjątkiem Dhufta, prawda, zaraz o nim powiem, prawda, ale że wszystkie one, no dokładnie, stoją przed tym samym wyborem, jedno z trzech, prawda, że wyprowadzenie, że to może nie powiedziałem, że to wyprowadzenie nierówności Bella jest zupełnie niezależne od interpretacji, jest niezależne od mechaniki kwantowej, od czego jest zależne? Zależne od eksperymentu kwantowego, że skądś trzeba wziąć te dane eksperymentu i to jest eksperyment właśnie zrobiony, powiedzmy, przez eksperymentatorów kwantowych. Jakby ta zgodność interpretacji z wyjątkiem jednej, że należy odrzucić lokalność, to też jest argumentem, że one się o co innego sprzeczają. A jedynym takim wyjątkiem to jest interpretacja Dhufta, noblisty chyba z Holandii, który odrzuca wolny wybór. Czyli on ma taką wizję, że są, prawda, że jak na temat tego, jak działają parametry ukryte, tak? I w jego wizji robią dwie rzeczy, że po pierwsze mówią, jaki wyjdzie wynik w dowolnym eksperymencie, ale też mówią, co my, eksperymentatorzy, wybierzemy mierzyć. To się czasem nazywa superdeterminizmem, no ale prawda, no można powiedzieć, że to globalny determinizm, prawda? Że dotyczy i człowieka,
i materii. Czyli ożywione. Wtedy odpada ta. Tak, wtedy odpada. Tylko to. Mhm, tak. To oceniamy, ocalamy lokalność i prędkość mniejszą od światła, ale przyjmujemy globalny determinizm. No, tak. Ale zgadzasz się chyba jednak, że to filozofowie powinni się tym w metafizyce chyba tak bardziej jednak zainteresować. Tak, 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 tak. To może potrzeba trochę czasu. Może potrzeba także. Sam mówiłeś wcześniej, że dajmy tym teoriom trochę pożyć, nie od razu się na nie rzucajmy. No to... Ja w ogóle mam taką wizję, że dzisiaj nawet to mi wyszło, jak pokazywałem chyba bibliografię do teorii roli i możliwości, że to strasznie wolno idzie w filozofii. To chyba nie dlatego, że jesteśmy jakoś bardziej leniwi od innych nauk, tylko chyba dyscyplina jest taka, że tam było, u mnie wyszło, że takie taktowanie było raz na 10 lat. Raz na 10 lat artykuł, który coś dodaje do sprawy. Tak, i to można myśleć, no... Dalej nie ma takiej jasności co do lokalności i tych dodatkowych warunków. Sam jeszcze piszę artykuły z profesorem Millerem, no mam coś tam jest do dłubania, no więc no, to chyba dopiero czas nadchodzi, żeby filozof na to zerknął. Jeszcze jest taka dodatkowa trudność, że ten EPR, to Einstein, Podolski, Rosen, to on to zamazywał sprawę, czy moja opowieść raczej o nim zamazywała sprawę. Mianowicie trzeba by opowiedzieć to wszystko w kategoriach prawdopodobieństwa. Tak? Czyli trzeba powiedzieć tak, że jak tu mnie u mnie orzeł, to na 100% prawdopodobieństwa reszka. Jak tu reszka, to tam na 100% prawdopodobieństwo orzeł. I że ogólnie w tych korelacjach nielokalnych to chodzi naprawdę o prawdopodobieństwa. Tak? Czyli jest korelacja czy zależność prawdopodobieństwa, czyli co to znaczy? Prawdopodobieństwo łącznego zdarzenia, orzeł reszka, orzeł tu, reszka tam, jest różne od iloczynu prawdopodobieństwo orzeł tu razy prawdopodobieństwo reszka tam. Prawda? Więc to jest, prawda, prawidłowe sformułowanie nielokalnych korelacji, że ono idzie przez prawdopodobieństwa, że nawet tak jak w EPR-ze możemy, to jest tylko skrót, tam siedzą prawdopodobieństwa. No i to dla analizy filozoficznej to jest dodatkowa trudność, bo sam wiesz, prawda, że pojęcie prawdopodobieństwa i interpretacji prawdopodobieństwa jest no, wysoce kontrowersyjną rzeczą. Tu wydaje się, że potrzeba prawdopodobieństwa, których filozofowie raczej nie lubią, mianowicie prawdopodobieństwo jako miara możliwości. Tak? Czyli to Popper, Lassow to nazywał skłonnościami, propensity, miara możliwości. Tak? Czyli jak liczymy, jak bardzo możliwe jest orzeł tu, reszka tam, to jest różne od przemnożenia, jak możliwe tu i jak możliwe tam. Więc filozof musi się nauczyć i przekonać do używania właśnie prawdopodobieństw jako miary obiektywnych możliwości. No i później, prawda, widać, że to nie jest taka rzecz, że to są takie rozciągłe obiekty, który jeden ma, których różne kawałki mają skorelowane własności w sensie w sensie takim kategorialnym. Tylko tu musimy myśleć właśnie o jakichś skłonnościach, prawda? Że ta lewa część ma jakąś skłonność, ta druga ma skłonność i te skłonności nie składają się ładnie. Więc, nie, więc no,
Chyba się już tym nie zajmę, prawda? Piękny projekt, tak. Projekt, tak. Obiecujący, jeżeli dotyczy jednego z największych odkryć w historii takiej dyscypliny jak fizyka. Tak, to tak. Jest bardzo obiecujący. Jeszcze jedna rzecz mnie każdy, nie wiem, czy nam pozwolą. Jeszcze w tych tematach, jeszcze chociaż parę minut o tej logice kwantowej na sam koniec. Już jesteśmy już za czasem, ale to najwyżej ktoś z Państwa się odejdzie od tabletu, jeśli już bardzo musi. Ale chociaż trochę chciałbym zapytać właśnie o tą logikę kwantową. Co to jest ta logika kwantowa i czy rzeczywiście mechanika kwantowa wymusza jakąś zmianę logiki? Jak to zmienić logikę w oparciu, logika jest dyscypliną eksperymentalną? To odnosisz się do filozofii, do takich argumentów Putnama i innych. Pewnie to były jakieś lata 70., które robiły taką analogię między zmianą geometrii, która nastała pod wpływem fizyki ogólnej teorii względności, a z drugiej strony zmianę jej logiki, która rzekomo ma nastąpić pod wpływem kwantów. Bo prawda, komentując geometrię, prawda, jakoś w pewnym momencie ludzie zrobili takie rozróżnienie, że co innego jest geometria fizycznego świata, a co innego jest geometria jako teoria matematyczna, prawda? I tych teorii matematycznych geometrii jest kilka. No i wtedy pytanie jest, która z nich jest właściwa, która opisuje fizyczną czasoprzestrzeń. I tutaj istotnym takim hasłem w tej procedurze zmienienia, prawda, zdecydowania się, że geometria fizycznego świata jest inna niż euklidesowa, no to takie hasło by było, że prostszy jest obraz świata. Prawda? Że można bronić by geometrii euklidesowej, prawda, przyjmując pewne dodatkowe założenia, ale to byłoby bardziej skomplikowane. I teraz, i to taki sam pomysł, będzie prościej, prawda, jest w tym myśleniu. I mnie tak a priorycznie, prawda, abstrahując od tego, jaki jest wynik, to ten pomysł z rewizją jest jakoś bliski, prawda. Ja może patrzę na to troszkę inaczej niż dawniej, bo myślę jakoś o języku, prawda, że my opisujemy świat, prawda? Myślimy o świecie, ale lepiej mówić, że od razu o języku. No i prawda, no, mamy bogactwo przeróżnych doświadczeń, w tym również eksperymenty kwantowe, ale również opis mechaniki kwantowej, prawda? Tak samo jak opis czasoprzestrzeni. No i patrzymy na ten język, tak? No i mówimy, prawda? Okazuje się, że jakoś się to nie składa, prawda? I być może, jeśli sytuacja jest wyjątkowo trudna, prawda, to może byśmy zrezygnowali, powiedzmy, z takich zasad logicznych jak wyłączony środek, prawda? P lub nie P. To jest nieprawdziwy przykład w kwantach. To, co zrezygnowaliśmy, to dystrybucja, czyli P i Q lub R, wtedy i tylko wtedy, gdy P i Q lub Q. P, znaczy P i R. Tak? P i R, prawda? To
jest chyba rozdzielność koniunkcji względem alternatywy. Tak, tak. To, która jest rozdzielność czego względem czego, to zawsze mi się... Ale tutaj chodzi, że obydwie te rozdzielności, które tam się nazywa dystrybucją, prawda? Rozdzielność to dystrybucja właśnie. Tak. To te dwa są podejrzane w kwantach. No i ja mówię, no to dla mnie jest całkiem niezły pomysł, prawda? Bo myślę o tym, że to jest, mamy taką, tak, mamy język i jakby tu go, ten opis jakby zrobić bardziej ekonomicznym. Może wyrzucić pomysł, że proste poruszają, że światło porusza się po prostych geometrii euklidesowej. To będzie prościej. Albo może potem odrzucić tą dystrybucję. Prawda? Co jest o tym, o tej części pozytywnej? A część negatywna jest taka, i to teraz właściwie w ciągu ostatnich 10 lat pojawiało się sporo takich oceniających artykułów, chyba z powodu jakiejś śmierci, czy rocznicy śmierci Putnama. I to były artykuły takich poważnych ludzi, jak wspomnianego już Modlina, Guido Baciagalupiego z Utrechtu, właśnie takiego, co nam ostało się z logiki kwantowej. No i chyba główny nacisk tych argumentów jest taki, że główna tajemnica, która nas tutaj niepokoi, mianowicie problem pomiaru, tak? albo zbliżona z tym tajemnica, problem kolapsu, prawda? Jak to się dzieje, że rzeczy są niezlokalizowane, nie można przypisać cząstce twardego położenia, a potem nagle w pomiarze ma położenie, że logika kwantowa tego nie ugryzie, prawda? Że wręcz zostawia nas takim, z tym samym pytaniem, od którego zaczęliśmy. Prawda? Czyli robimy tą malinkę i później zadajemy takie pytanie. A jak to jest, że w sensie kwantowym masz powiedzmy P lub Q przed pomiarem, prawda? To jest taki już wydumany sens kwantowy, gdzie nie ma lokalizacji, a po pomiarze już masz poczciwe klasyczne Q, czyli P jest w jednym miejscu lub jest w drugim, no to znaczy, prawda, że nie może być, żeby był ani w jednym, ani w drugim. Prawda? Czyli skąd się robi to przejście, powiedzmy, z kwantowej alternatywy do zwykłej, klasycznej alternatywy, ono się dzieje w pomiarze, no i dalej nie ma powiedzieć. No więc to jest taki jakby, według mnie to są takie grzebiące program rewizji kwantowej. Samo podejście tej dystrybucji, no nie... Znaczy, no, załatwia, powiedzmy, jeden, ale tego głównego problemu. Głównego, tak. Żaden nie, tak. Więc to nie jest tak jak z tymi geometriami, bo tam rzeczywiście no. Wybór tej, a nie innej. One wszystkie oczywiście tak samo z tymi logikami wewnętrznie są spójne, jako dyscypliny formalne są ok. Mhm. No ale właśnie tutaj zmiana niedużo nam daje jednak. Niedużo nam daje. Znaczy nic nam nie daje, prawda? Że jeśli zaczynaliśmy od takiego problemu, no, że główna trudność to jest, prawda, nie konflikt między dwoma algorytmami pomiaru i problem z kolapsem, no to nam nic z tego nie ruszyło. No, a masz rację, podkreślając, że ta druga rewizja, czyli rewizja geometrii, no jest super udana, prawda? Także pewnie się nie uda. Dobrze, super, super. Dziękuję. To jest i tak dużo dłużej niż... Dużo dłużej. Tak, myślałem, tak. Dużo dłużej. Mówię ci, że czas tu szybko leci. Jeszcze chwila, bo są jeszcze pytania od Państwa. Są pytania. Nie ma pytań od Państwa, więc myśmy wyczerpali czas i tak z nawiązką. Więc Tomku, bardzo dziękuję, to było bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Państwo też... tą naszą rozmowę, a w zasadzie wykład Tomka znajdujecie jako ciekawy. No i prosimy śledzić nas na... prosimy na pewno zgooglować książkę... O, koniecznie, tak. Jeszcze raz przypominam, jest w wolnym dostępie w Oxfordzie wydana. Oxford? A ten wolny dostęp zapłacił słone pieniądze Uniwersytet Jagielloński z Uniwersytetem tak. Konstancji razem wzięci, tak, prawda? Także to jest naprawdę podarek, prawda? To jest podarek. Także polecamy tą książkę jeszcze raz na koniec. A proszę pisać, jak chcą Państwo się coś dowiedzieć więcej z tej książki. Także jeszcze autor zaprasza do kontaktu.
Dziękujemy serdecznie. Proszę nas śledzić na Facebooku, na stronie. Będą informacje o kolejnych spotkaniach, na pewno będą. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo było przyjemnie rozmawiać.